Jan Krzysztof Duda wyeliminował Magnusa Karsena z turnieju, z Pucharu Świata, tym samym sam zakwalifikował się do finału, ma już gwarantowaną nagrodę przynajmniej 80 tysięcy dolarów, a powalczy w finale z Sergiejem Karyakinem o 110 tysięcy. Ale co jeszcze ważniejsze, awansowaniem do finału, Polak zapewnił sobie miejsce w kolejnym turnieju kandydatów, czyli w turnieju, którego zwycięzca staje się pretendentem do mistrza świata, czyli zwycięzca tego turnieju kandydatów będzie walczył z aktualnym mistrzem świata o tytuł mistrza świata w szachach. Generalnie rzecz biorąc, nieczęsto się zdarza, żeby Polak stał przed taką okazją. Zdaje się, że ostatnio najbliżej tytułu Mistrza Świata to byli tacy zawodnicy jak Najdorf czy Rubinstein w ostatnich 50 latach, a na pewno w czasie trwania mojej kariery, kiedy tak świadomie te szachy śledzę. No to Polak w turnieju kandydatów nie grał. Także fenomenalny wynik już teraz, i ten wynik otwiera Dudzie furtkę na sam top, top. Szachowego świata. W tym nagraniu przedstawię Wam analizę kluczowej partii. Będzie to partia Carlsen-Duda, czyli druga partia dogrywki. W szachach klasycznych padły dwa remisy. No i później panowie grali dogrywkę tempem 25 minut plus 10 sekund na posunięcie, czyli tutaj szachy szybkie. Trzeba to oczywiście brać pod uwagę, ponieważ przy tych szachach szybkich więcej błędów się zdarza, ale też co za tym idzie więcej emocji dla kibiców. No więc zobaczmy co się tutaj wydarzyło. To była druga partia dogrywki. W pierwszej Duda grał białymi i partia zakończyła się remisem poszła obrona sycylijska, czyli coś co Duda regularnie stosuje i tutaj Carlsen zdecydował się na wariant Rossolimo, czyli goniec b szach. Jest to jak najbardziej grywalny wariant, bardzo interesujące pozycje powstają. Natomiast znacznie agresywniejszą opcją i częściej spotykaną jest otwarty wariant obrony sycylijskiej. Natomiast karsen jest znany właśnie z wybierania takich rzadziej spotykanych dróg, dzięki czemu chce tam gdzieś wyjść poza te schematy. Szczególnie w szachach szybkich i w blicu to właśnie tego typu drogi wybiera. No i tutaj poszło goniec D7. Duda właściwie bez większych problemów z debiutu wyszedł. Biały tu będzie chciał zająć centrum, co może się wydawać ogromnym plusem, ale wcale nie jest to jakiś problem dla czarnego. Czarny tutaj po prostu kontynuuje rozwój. Duda sobie wyprowadził oba skoczki. No i czas wprowadzić gońca do akcji, także gra E 6, robi miejsce dla gońca na E7, a druga sprawa, że jeszcze w dalszej perspektywie będzie chciał zagrać D5, żeby zaatakować centrum. Biały tutaj wykorzystał to, że już Roszadę ma zrobioną, więc sobie centrum zajmuje. No i Duda od razu kontruje to przepiękne centrum Magnusa. Tutaj te piony kontrolują mnóstwo pól, więc Duda od razu to kontruje ruchem D5, co właściwie wymusza zagranie E5 z atakiem na skoczkę. I tak na pierwszy rzut oka wy Wygląda to dosyć problematycznie dla czarnego, no bo tutaj ten pionek białego wjechał rzeczywiście na połowę czarnego, wygania tutaj skoczka, zajmuje kolejne pola, więc pozycja czarnego dosyć ciasna Natomiast tak naprawdę jest to ulepszona wersja obrony francuskiej. Dlaczego? Obrona francuska wychodzi w ten sposób. I tutaj mamy bardzo podobną strukturę po ruchu E5. I tutaj, oczywiście, czarny ma swoją kontrę. Dalej rozwija skoczka na C6, Hetmana na B6, atakuje tego piona z D4. No, tylko jest pewien problem tej obrony francuskiej, mianowicie ten delikwent z C8. E, zauważcie, że ten goniec na C8, e, no to to jest bieda ostateczna. Ten goniec to jest jedna wielka tragedia, on jest tutaj zablokowany e, i czarny musi się ostro nagimnastykować, żeby się tego problemu pozbyć. Czyli czasem jest grane B6 z planem goniec A6, e, czasem jest grane Hetman B6 goniec D7, goniec B5. E, wszystko po to, żeby tego gońca wymienić. No ale w tej sytuacji, no to właściwie Karsen e, sam e, ten problem dudzie załatwił. No bo zagrał przecież go z B5, wybił tutaj na D7, no to problem z głową. I co tutaj zrobił Duda po tym E5? Wjechał skoczkiem na E4, fakt, że tutaj czarny jeszcze nie zrobił w tym momencie roszady, ale przez to, że centrum jest całkowicie zablokowane, no to właściwie nie jest to jakiś większy problem, bo bezpośredniego ataku na króla czarnego nie będzie, czarny bez problemu sobie zdąży gońca rozwinąć na przykład na E7 i zrobić roszadę. Właściwie jedyna kwestia, jedyny mankament pozycji czarnego to o dziwo może być ten skoczek z4. Ponieważ zauważcie, że ten skoczek z4 jest bardzo, bardzo aktywny, tak? on, jest, on jest na połowie przeciwnika, kontroluje tutaj całą masę pól, no ale też z drugiej strony jest poniekąd ograniczony, ponieważ no, ma pod kontrolą, atakuje tutaj 8 pól, ale na żadne z nich nie może wskoczyć, więc. Trzeba tutaj non-stop uważać na jakiś skoczek E1 z następnym pionek F3, żeby ten skoczek nie został po prostu złapany. No ale póki co ten skoczek jest przywiązany do pola F3, bo jak tylko odejdzie gdzieś tam na E1, to skoczek bije D4. I jak skoczek zbije na D4, no to to zluzuje pole C5, więc skoczek z E4 będzie mógł uciec. Także wygląda to poniekąd problematycznie, ale tutaj toczka w toczkę wszystko się zgadza. Skoczek jest jak najbardziej bezpieczny. Natomiast z drugiej strony, to, że biały zaburzył tę symetrię i wjechał tym pionkiem na E5, może być tak naprawdę problemem dla niego. Fakt, że ten pionek zajmuje przestrzeń, ale z drugiej strony nie wspiera kolegi z D4. Więc ten pionek z D4 w dalszej perspektywie może się dostać podatek. Na przykład w końcówce, często taki pionek D4 jest dosyć sporym problemem. Tutaj najczęściej spotykane posunięcie to goniec e3. Możemy sobie zobaczyć właśnie jak przykładowo mogłoby to wyglądać, bo w partii zostało zagrane skoczek bd2. Tutaj goniec e3 z planem skoczek e1 i f3 może wyglądać problematycznie, ale czarny właśnie zdąża się obronić, zagra f6 i teraz skoczek ucieka przez g5 na f7. Także tutaj czarny najzwyczajniej w świecie zdąży, żeby tego skoczka uciekał. Ratować. Także trzeba uważać, ale problemu nie, obiektywnie rzecz biorąc po prostu nie ma. E, no więc biały zagrał nie, skoczek BD2, no to Duda m, po prostu sobie wymienił, no i zagrał goniec B4, czyli kończy rozwój, chce zrobić roszadę. Biały postanowił nie wymieniać gońców. No bo rzeczywiście, tak trochę ciężko wskazać, gdzie ten goniec z B4 powinien stać. No bo z jednej strony fajnie wygląda pole B6, żeby atakować piona D4, no ale z drugiej strony, pole B6 dobrze też wygląda dla Hetmana, bo Hetman wtedy. I atakowałby piona d4, i jeszcze atakowałby piona b2, więc tutaj te, te figurki trochę sobie przeszkadzają. Ale w najgorszym wypadku ten goniec może zostać przestawiony na e7. W razie co będzie kontrolował przekątną d8, h4, jakby tutaj jakieś ataki na króla były. A druga sprawa, że jeszcze będzie wspierał ewentualne zagranie F6, żeby zaatakować centrum przeciwnika. Także delikatne problemy z koordynacją po stronie czarnego, ale nic, co nie dałoby się rozwiązać. Więc biały gonie C4, no to czarny zakończył rozwój, no i gonie C7 to jest prewencyjne odejście, żeby A3B4 nie było stępem. No i wieża AC8. Bardzo mi się podoba, jak Duda tę pozycję rozegrał, bo takie proste szachy. Właściwie Carson lubi właśnie tak w debiucie zagrać coś niestandardowego, coś może rzadziej spotykanego, tak to się mówi, na grę, czyli nie lubi się bić po prostu teorią, tylko woli taką ustawić równą pozycję i, i myśleć, ale także przeciwnik też musi myśleć i Duda chyba sobie w takiej sytuacji też bardzo dobrze radzi, także pod tym względem poniekąd podobny styl. No bo tutaj Duda czarnymi wyszedł właściwie bez większych problemów z debiutu. No i teraz pozycję grał naprawdę prosto, ale skutecznie. Biały tutaj zagrał jakieś G3. Prawdopodobnie po to, żeby mieć w dalszej perspektywie furtkę dla króla, no i duda dalej poprawia swoje figury na skrzydle hetmańskim. Proste a skuteczne, skoczek 5. Jaki jest tutaj zamysł na tego skoczka? Po pierwsze wieża jest teraz otwarta, a po drugie skoczek chciałby hopsnąć na C4, skąd będzie atakował oba pionki i B2 i A3. No to biały zagrał B3, żeby tego skoczka nie wpuścić, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Hetman teraz przechodzi na b6 gdzie okaże się, że ten pionek B3 jest po prostu słabością. Więc zauważcie, że tu po kilkunastu posunięciach, gdzie Carsen grał białymi, to Carsen jest po, pod presją. Więc zdecydowanie nie, nie był to dobry wybór debiutowy z jego strony. Może coś tutaj pomieszał, może po prostu źle wybrał, ale no zdecydowanie nie jest to typ pozycji, którą chciałoby się grać białymi, no bo biały tutaj żadnego ataku na królewskim nie ma, a czarny na skrzydle hetmańskim ma przynajmniej trzy słabości do atakowania, ponieważ pionek B3 jest podostrzałem, pionek A3 jest podostrzałem, a jeszcze za chwilę pionek D4 będzie podostrzałem, że zdecydowanie nie wyszło to za dobrze. No i w partii Hetman B6, także tutaj wiadomo jest presja na obie te słabości. No i biały przychodzi do defensywy. No to co robi czarny? A6, znowu proste, a skuteczne. O co tutaj chodzi z tym A6? Planem jest wrzucenie Hetmana na B5. Na ten moment jeszcze Hetman B5 zagrać nie można, no bo biały zbije na B5, no i później zdobędzie skoczka, bo skoczek nie będzie miał obrońcy. E, więc Duda zagra skoczek C6 z planem później wstawienia Hetmana na B5. No i teraz pojawia się kluczowe pytanie, e, no bo tutaj spo, sporo gimnastykowania się z tym wstawieniem Hetmana na B5, no i właściwie po co ten Hetman na B5 jest potrzebny do szczęścia czarne. E, okazuje się, że mm, jeżeli chodzi o to, gdzie biały będzie atakował, e, to biały będzie atakował na królewski. Zauważcie, że dzięki pionkowi E5 ma tutaj przewagę w przestrzeni, więc na pewno jakiś skoczek G5, e, może H4, H5, H6. Jakieś tutaj ataki na króla e, będzie chciał uskuteczniać. Może nawet król G2, jakieś wieża H1, żeby tutaj otwierać tę linię H. E, może goniec G5, żeby wymienić gońce i skoczkiem tutaj wjechać, a Atakować na H7. w każdym razie figury białego będą w tamtym kierunku celowa. I co jest niezbędne do ataku na króla? Niezbędny do ataku na króla jest hetm. Więc jeżeli czarny doprowadzi do wymiany hetmanów, no to tym samym całkowicie kasuje atak białego na skrzydle królewskim. Bez hetmana e, biały sobie nie poatakuje na króla, e, więc wtedy gra będzie do jednej bramki. Bo biały jedyne co będzie mógł robić, to bronić się na skrzydle hetmańskim. A mało tego, e, bo tutaj wygląda, jakby te piony były takie słabe, zdublowane. Ale słabość jest słabością tylko i wyłącznie wtedy, kiedy można ją zaatakować. A biały żadnego sposobu na zaatakowanie tych pionów nie ma. A druga sprawa, że jeszcze linia A się otworzy, a co za tym idzie, czarny będzie mógł atakować piona A3. Więc widać, że jeżeli chodzi o szachy szybkie, czyli nie ma za dużo czasu na rozmyślanie, no to Duda świetnie tutaj intuicyjnie wyczuł, w jaki sposób należy się przestawiać, żeby utrudnić życie przeciwnikowi. No i rzeczywiście to skoczek C6 poszło, wieża 1 być może chodzi o Jakieś przestawienie defensywne, no i rzeczywiście Hetman został zaktywizowany. E, oczywiście Carson głupi nie jest, ma świadomość, że ten Hetman jest mu do ataku niezbędny, więc nie wymienia. E, no a Duda za to dalej pros, prosto, a skutecznie się aktywizuje. Czyli stara dobra zasada, e, jak nie wiesz, co zrobić, wprowadź kolejną figurę do akcji. Ta wiesz z F8 się leni, nic nie robi, no to wkroczy na C8. E, być może ta wieża mogłaby się przydać do zagrania F6, żeby rozbić to centrum i atakować po linii F. No ale biorąc pod uwagę, że biały ustawił wieżę na E1, no to zagranie F6 nie będzie najlepsze, no bo ten pionek na E6 będzie podwisał. Także tego byśmy nie chcieli. Biały stosuje aktywną obronę, to jest bardzo dobre, praktyczne podejście ze strony białego. Czyli Karsten szuka tutaj jakiejś możliwości, będzie chciał wrzucić skoczka na G5 i po wymianie. Atakować po linii H. Czarny w ogóle się tutaj nie przejmuje, wieża FC8, no to biały broni dalej. No i tutaj właściwie kluczowy moment dla dalszych losów partii, ponieważ czarny zaktywizował w tym momencie już wszystkie figury. Już wszystko, co czarny tutaj mógł wrzucić do ataku, to wrzucił. No i teraz się trzeba zastanowić, w jaki sposób przejść do konkretów, w jaki sposób atakować tutaj dalej, czyli Figury już są przygotowane, no i teraz trzeba je jakoś wykorzystać. W partii nastąpiło A5, co wydaje się trochę powolne. Ponieważ te dwie wieże są tutaj przygotowane do akcji, no to grzech z tych wież nie skorzystać. Stąd rzuca się w oczy posunięcie skoczek A5. Skoczek A5 jest bardzo bezpośrednim zagraniem, no bo wisi pionek na B3. Teraz jest dwukrotnie atakowany przez Hetmana i Skoczka. Biały nie ma jak go bronić, no bo wchodzi goniec bije A3 i goniec B4 i pionek więcej na czysto. No więc biały musiałby się tutaj ostro gimnastykować. Jeżeli zagra B4, no to zgodnie z planem czarnego, skoczek finalnie ląduje na polu C4, gdzie ten skoczek jest bestiu, jest nie do wygonienia, no i ewidentnie utrudnia życie białemu. Także... No to też tak dosyć miernie dla białego wygląda. Można by się zastanowić, co by było, gdyby biały tutaj ruszył na jakiś kontratak. Teraz ten hetman się czai, żeby wjechać na H7. Wybijanie nie wygląda za fajnie, no bo wtedy po linii H mogą być problemy. Dlatego wydaje się, że po skoczku G5, G6 powinno być wystarczające. Tutaj wiadomo, że to H5 tak wygląda strasznie, ale tak de facto biały nie ma czasu, żeby tam jakiś atak skledzić. Oczywiście te czarne pola paskudne. Tragicznie słabo to wygląda, no ale tutaj już wymiana hetmanów za chwilę. Wieże wjeżdżają do akcji, więc wygląda groźnie, ale tak de facto e, żadnej tragedii nie ma. Prawdopodobnie biały musiałby wymienić. Ale taka końcówka jest super, ponieważ teraz, no, końcówka, taka pozycja powinna być super dla czarnego, bo teraz pole C3 za to się osłabiło, więc tutaj wieża będzie mogła wjechać i utrudniać życie białego z jednej i z drugiej strony. Także skoczek A5 wydaje się być bardziej agresywnym zagraniem. No, tutaj trzeba brać pod uwagę, że mniej czasu było, więc zawodnicy też nie mieli tak czasu, żeby wszystko przeliczać. Więc poszło A5, no i dalej A4, żeby pozbyć się pionka B3, osłabić pole C4, no i później po tych białych polach atakować. Też bardzo logiczne podejście. Karsen stara się tutaj maksymalnie blokować, czyli widać, że tutaj on ma świadomość, że na tym skrzydle hetmańskim to się nie wybroni, więc stara się maksymalnie wszystko poblokować, żeby później przenieść ewentualnie akcję na, królews... na skrzydło królewskie, gdzie może liczyć na jakąś przewagę w siłach. Ale tutaj Kars... tutaj Duda od razu kasuje wszelkie marzenia Karsena o ataku na królewskim, prosk. Proste, a skuteczne, H6, no i teraz żadnych wjazdów na G5 nie ma. I tutaj, po malutku, po malutku, Duda swoje figury na coraz to lepsze pozycje przestawia, po słabościach, tak? Pionek A3, pionek D4 to są słabości, obie te słabości Duda atakuje. No więc widać, że wracając tą wieżą na D3, no to karsen już porzucił wszelkie marzenia o ataku, no i teraz już skupia się tylko i wyłącznie na defensywie, tutaj figury białego mogą się tylko modlić, że czarny nie znajdzie sposobu na przebicie się. No a wiemy, że pasywna obrona to zazwyczaj zła obrona. Także Duda świetnie tutaj pokazał w jaki sposób wykorzystać te dwie słabości w obozie białego. W partii wieża B2 no to kolejna figura zostaje poprawiona, goniec d8, goniec b6, żeby zwiększyć presję na pionka d4. No i rzeczywiście ten goniec przeszedł do akcji. Biały tutaj liczy na jakieś g5, ale to e, nie ma racji bytu w sytuacji, kiedy na skrzydle królewskim w ogóle nie ma białych figur. No więc gonie C3, tutaj cały czas dalsza defensywa. No to skoczek wjechał do obozu przeciwnika i Hetman B5, żeby tutaj wieże mogły swobodnie wkroczyć do akcji. Skoczek przeszedł finalnie na E4, nastąpiła tutaj wymiana, no i czarny jest gotowy, żeby się w ten czy inny sposób zainteresować dalej pionem A3. Wieża D1, no to Duda tutaj nie śpieszy się z wymienianiem. Hetman czarnego jest znacznie aktywniejszy niż Hetman białego, więc nie ma co wymieniać. Na no karsen stara się tutaj pozbywać jakoś tych aktywnych figur czarnego, ale co za tym idzie, ma też mniej obrońców, więc widać, że te słabości są po prostu coraz bardziej widoczne. No i finalnie wieża wjechała tutaj na C3, biały dalej pasywnie się broni, goniec d8. Pojawiła się kolejna słabość, więc wymuszone G5. To może się wydawać groźne, ale tak de facto G5 jest po prostu kolejną słabością dla białego. Teraz ten goniec biednie to biednie będzie musiał tę, tego pionka bronić. I teraz mega fajna, praktyczna decyzja. Hetman C4, czyli szantaż wymianą hetmanów. Carson nie może zdzierżyć tak aktywnego hetmana, więc wymienia. I teraz powstaje. Kolejny problem białego, mianowicie wolny. Pion. Teraz ten pionek jest już na połowie białego, jest bardzo blisko pola przemiany. A druga sprawa, że jeszcze pojawiło się mega fajne pole D5, przykładowo dla, dla czarnego króla. Carlsen tutaj już wyczuł, że jest bardzo niedobrze, no i ruszył po prostu na aktywność, poświęcając tutaj pionka. Praktyczna decyzja, no i okazało się, że skuteczna decyzja, ponieważ Duda, mając tutaj kilkadziesiąt sekund na zegarze niestety nie znalazł najlepszego podejścia, bo rzeczywiście to wygląda dosyć problematycznie, że ta wieża białego się aktywizuje. No i najprawdopodobniej Duda po prostu nie chciał dopuścić do tej aktywności, stąd zdecydował się zaproponować wymianę. Okazuje się, że natychmiastowo wygrywa wieża B3 z następnym wieża D3. To jest ogromna różnica ponieważ teraz dodatkowo biały czarny ma wolnego pionka na linii A, wolnego oddalonego pionka, który zaraz jeszcze będzie wolnym bronionym oddalonym pionkiem. Także wszystkie Końcówki pionkowe, wszystkie końcówki gońcowe z takim pionkiem są wygrane. A jeszcze dodatkowo pionek B4 jest na czarnym polu, więc wiadomo czarnopolowy goniec czarnego może go atakować. Także wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ta pozycja jest przegrana. No ale wiadomo pod dużą presją, pod presją czasu nie jest wcale tak łatwo tego typu decyzje podejmować. Duda postanowił tutaj odebrać możliwość jakiejkolwiek kontry. Ponieważ z obiektywnego punktu widzenia pozycja rzeczywiście się polepszyła dla białego, no bo ta wieża czarnego była znacznie aktywniejsza od wieży białego, niemniej, dalej pozycja białego jest bardzo trudna, oczywiście z praktycznego punktu widzenia bo Stokwisz tutaj zaraz powie, że jest remis ale wszystkie piony białego znajdują się na czarnych polach, i ma to dwa skutki. Po pierwsze, Goniec białego jest bardzo ograniczony przez własne piony, a po drugie te piony mogą być atakowane przez czarnopolowego gońca czarnego, gdzie z drugiej strony te piony czarnego znajdują się na białych polach, więc ten goniec totalnie nie, nie ma jak się do nich dobrać. No i tutaj Duda bardzo logicznie podszedł królem do centrum. Widać, że ten król jest zainteresowany polem F5. I tutaj Carlsen popełnił kluczowy błąd. Oczywiście tutaj grali już na sekundach, totalnie nie było czasu, żeby jakieś głębsze przemyślenia uprawiać. Carlsen stwierdził, że zagra goniec E3 z planem przejścia królem, tutaj na hetmańskim. Okazuje się, że należało podejść odwrotnie do tematu, czyli bronić się tutaj królem, ponieważ teraz goniec będzie pilnował przekątnej a7 g1, więc ten goniec czarnego nie ma zbytnio jak wkroczyć do akcji, dzięki czemu biały ma bardzo duże szanse na uratowanie się w tej pozycji. Natomiast po zagraniu goniec e3, no to czarny ma możliwości tutaj przechodzenia, czy to przez e4, czy to przez g4. A dodatkowo, jak tutaj król podejdzie, no to goniec czarnego może się aktywizować, czyli tutaj te figury białego będą miały po prostu gorszą koordynację. No i jeszcze mało tego, taka wisienka na torcie, jakieś tutaj ofiary gońca za parę pionków mogą się pojawić, także na dużo rzeczy tutaj Carson musi w tym momencie uważać. No i poszło B5. No to Duda przeszedł na E7, żeby atakować piona A3, no a ale jeszcze wcześniej nie przepuścił tutaj króla przeciwnika, to wiadomo, żeby nabić sobie czas. No i gonie C7. W ten sposób czarny będzie zdobywał tego pionka. Tutaj wyczekali się wzajemnie panowie, ale król białego nie ma się gdzie przebić. Stąd to podejście królem na E6. No i biały tutaj dalej czeka i widać tę dominację czarnego gońca nad białym gońcem. Ten biały goniec, jedyne co może robić, to bronić, a za to pion, pion czarnego świetnie ze swoim kolegą gońcem współpracuje, więc tutaj król białego no nie da rady wszystkiego wybronić. W partii B6, no to pionek został uruchomiony, no i teraz król podchodzi, żeby zainteresować się słabością. Gonie C3, no to taka sprytna sztuczka, ale nastąpi wymiana piona D4 za piona A3, więc tak czy siak czarny zostaje z wolnym, oddalonym pionem. No i biały dalej ma dwie słabości, czyli pionka F4 i pionka B6, obu tych słabości i jeszcze wolnego pionka biały nie będzie w stanie e, utrzymać. Także pionek został tutaj zgarnięty oraz uruchomiony. No i teraz król e, przechodzi po prostu się aktywizuje na E4. E, widać, że już jest zainteresowany pionkiem F4, a jeszcze dodatkowo robi miejsce gońcowi, żeby zgarnąć piona B6. No i właśnie tak to się skończyło. E, pionek B6 został zdobyty, no i pogoniec F2 e, Carlsen postanowił zrezygnować. E, tutaj już e, po prostu nie ma szans na ratunek. Czarny zaraz zgarnie piona f4, no a wtedy zgarnie też piony g5 i e5, no i pozycja w banalny sposób wygrana. Tutaj pojawia się pytanie, a dlaczego goniec e3 nie zostało zagrane? No przecież można tutaj wymienić, no i później pozgarniać pionki. Ale tutaj Duda do samego końca zachował czujność, ponieważ to odwróciłoby losy spotkania ze względu na f5. Tutaj przełom pionowy w końcówce, G6, no i koniec końców okazuje się, że pionek E ucieka, i to biały tutaj wygrywa. Także bardzo precyzyjne zagranie ze strony Polaka. Goniec G3, i w ten bezpieczny sposób Duda zdobywa pionki, no i tym samym wygrywa partię. A co za tym idzie, całe spotkanie. Także dla podsumowania, Duda oczywiście zaliczył tutaj fenomenalny wynik, ogrywając aktualnego Mistrza Świata, który w czasie grania tej partii miał ponad 100 oczek przewagi na rankingu, także to już samo w sobie jest niesamowitym sukcesem. Polak awansował do finału Pucharu Świata. Będzie grał z wicemistrzem świata Sergiejem Karyakinem. Zdaje się, że aktualnym ministrem obrony Rosji? No tam koleguje się z Putinem ogólnie rzecz biorąc także jeszcze ma szansę wygrać finał, ma już pewne 80 tysięcy dolarów nagrody w kieszeni, a walczy jeszcze o 110 tysięcy dolarów nagrody, także solidna, solidna kasa. No i oczywiście ten awans do turnieju kandydatów zdaje się, że z tego wszystkiego najważniejszy, ponieważ Turniej kandydatów daje szansę awansowania do meczu o Mistrzostwo Świata, czyli do naj, najważniejszego spotkania, jakie istnieje w szachowym świecie. Także zdecydowanie Duda jest na fali, no i oby, oby tak dalej, krótko mówiąc. Także będziemy oczywiście kibicowali mu w finale. Zobaczymy, jak sobie z Sergiejem Karjakinem poradzi. W turniejach internetowych, w Speed Chess Championship na przykład, pokonał Karjakina, także zdecydowanie jest to zawodnik w jego zasięgu. No tym bardziej, jeżeli już ograł Mistrza Świata, no to jakiś tam Karjakin to już z górki. Zobaczymy, z jakim wynikiem finał się zakończy. Więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj kanał Czeską Polska, żeby dostać powiadomienie o kolejnych produkcjach, a też w opisie tego nagrania znajdziesz link, gdzie można śledzić na żywo Puchar Świata oraz inne turnieje, żebyś mógł na żywo kibicować na przykład dudź. Także dzięki wszystkim za uwagę i pa pa!